Panowie, zaczniemy. Ja wiem, że ty, Natan, często masz dużo do odpowiedzenia coś, więc proszę cię bardzo, oddaję ci głos. Dużo osób czeka na to. Słuchaj, to, że jakimś cudem się utrzymałeś w internecie po swoich wszystkich zajściach, prawda? Bo miałeś przeszłość bardzo dziwną, prawda? No, jaką miałeś przeszłość? Nie wiem, oglądałeś, więc słucham cię dalej. Jaką miałeś przeszłość? No, biłeś mamę, całowałeś ją. Tak? Widzę, że ode mnie lekcje brałeś. No okej, masz dowody, że biłem mamę? Słuchaj, ludzie, którzy mnie nie lubią, pisali do mnie na Instagramie. Parę miesięcy prędzej temu mnie wyzywali. Okej. Teraz mówią dla ciebie mamobijca. Filmiku jeszcze nie mam. Czekam. Ale no okej. Powiedziałem, jak tego nie potwierdzę, okay. W chuj, jeżeli chodzi o nagranie. A kiedy biłem mamę? W którym roku? Wiem, że to było pod jakimś liceum, siódemką. To okay. Wypuszczałem screeny. Okay. Nie drążę tego, nie jestem jakimś tam pomawiaczem jak ty. Każdy cię znał podstaw. Pomawiaczem? No, to słuchaj teraz, okej. Biłeś mamę. Całowałeś się z nim językiem wielokrotnie. Słuchaj, po pierwsze, nigdy żadnego wyroku za takie znęcanie się. Ale czemu wyrok? Nie, ty nie mówisz, miałeś okazję tutaj przy mediatoringu się szkolałeś. Ale wyrok to będziesz miał za chwilę. Wyrok zaraz będziesz miał za chwilę. Biłeś mamę, całowałeś się z nią. To biłem ją, czy kurwa ją całowałem? Może jedną może Łukasz to mój syn? Nie, Łukasz to jest twój brat, Brugała. Tak, to sprawdziłeś też? Który macie zespół FAS. Udowodnij. Wiesz, co to jest zespół FAS? Opłać mi badania, sprawdzimy. Patrzę na twoją twarz i już to widzę. Macie zespół FAS, oddałeś go do Bidula, twoja mama mówiła, do Bidula na streamach do niego, aż w końcu to już go zabrali każdy do widział. Bidula. No. Tak, ja teraz mówię o tym, co każdy widział, a zaraz coś zobaczę, też inne rzeczy. Dałeś do Bidula Jacka, biednego ojca, biednego męża, Jacusia. Biednego Jacusia. Słuchaj, on czwórkę dzieci zostawił dla mojej mamy i swoją żonę, płaci alimenty, ten facet ma żółte papiery. Z tego, co a ty słyszałem, nie masz? Nie, ja nie mam, oczywiście, że nie. Kurwa, to zajebiście psychiatrzy. Ty jesteś jebanym socjopatą, masz schizofrenię. Mam pomawiasz ludzi, chodzisz z trzema ochroniarzami, wszędzie wchodzą nie. z tobą ochrona, panowie. Ochrona jest po to, abym nikomuś krzywdy nie zrobił. Od tego nieprawda, zacznijmy. To ty, kurde, ze sprzętem ochrona jest latasz. Po to, ze sprzętem? Jakim sprzętem? No na tego cika. A bronisz cika teraz? Nie, mówisz, że sprzętem. Wtedy jest pedofilem. No teraz to wyszło, takie afery wychodzą, ale jak było to wczoraj... A jeżeli już rozmawiamy o seksie? Kiedy to było te telefony? 2 dni temu? Tak. To jeszcze nikt tego nie wiedział, więc... Ty, Rafonix, oznaczaliście Chica na story cały czas, promowaliście mu nowy profil. No i co z tego? No jesteście kurwa nikt nędzni. Takich rzeczy nie wiedział, że on jest to, co się w ogóle teraz jesteś na światło dzienne wyrzuciło. To skończonym, brudnym menelem. Jutro cię będę macał, cię zarażę moją chorobą brudną. Wieczną chorobą brudasa. No. Okej. Okay. Będziesz miał park taki, jak teraz, na dzieciaka, jak ci stary zostawił. Okej, powiedz mi. Ty nie masz żadnej choroby psychicznej, tak? Nie masz. Tylko pytam, nie masz? Ty jesteś ekspertem od nie, tutaj poznawania powiedz, ludzi. Masz czy nie masz, żebym po prostu wiedział. Zostawię to dla siebie. Okej. Nie liczę FAS oczywiście. To nie jest choroba no to teraz, psychiczna. Jeżeli a ty dzieci, masz zapisane, które rodzą ty masz się... zapisane, co mówić, kurwa, w ten słuchaj, telefon? Osoby, które się rodzą z płodu matki, która jest alkoholiczką i ma promile w alkoholu i rodzi dziecko, płodzi, to te dziecko nie ma na to wpływu. Że się takie rodzi, więc odpierdol się od chorych dzieci. Ale dziecko potem ma... Co? Ty najeżdżasz na osoby, które mają fasa. Nie, na ciebie ale to najeżdżam. Nie one decydują, jak się rodzą w płodzie najebanej, starej, rozumiesz? Ale ty po narodzinach decydowałeś, jak będziesz swoje życie prowadził. Jak prowadziłeś, kurwa? Nieprawda, dlaczego ja normalnie skończyłem szkołę technikum. Dlaczego w ogóle Cloud i kurwa Prime cię zakontraktowali po tym, co ty odpierdalałeś? Kiedy? Ja jestem cały czas w treningu, biłeś, człowieku. Biłeś kurwa matkę, ją uchlewałeś, ona srała to na kanapie, kurwa. To już każdy widział, mama mi no wybaczyła właśnie, w roku to widział, za to, kurwa, a ty jesteś kurwa zakontraktowany, to jest popierdolone. Naucz się dykcji, wypowiadać kurwa... się naucz po pierwsze. Naucz się dykcji, kurwa? Okej, okay, to teraz słuchaj, bo właśnie nauczyłem się dykcji. No. Na moim Instagramie no. oznaczyłem pewien profil. Wejdź na mojego Instagrama. Zobaczysz sobie, wejdźcie sobie na mojego Instagrama, natan.marcon, oznaczyłem pewien profil. Mhm. Też możesz patrzeć, tam Michał wejdzie. Nie, ja tego nie będę oglądał w ogóle. No zobacz, co tam jest. Ty jesteś farmazeuszem, ekspertem od przerabiania wszystkiego. To jest przerobione według ciebie. Teraz chodzi AI, sztuczna inteligencja robi taką robotę, że natan.marcon, tylko musisz pełną nazwę wpisać, natan.marcon, bo dostałem shadowbana za to, że powiedziałem, że Chick to pedofil, więc dałem na Twittera, a to się skończy po 3 dniach. Daj, ja ci wpiszę. Kropka Marcon. Będę oznaczony pewnie. Tu. Kurwa, nie obserwujesz mnie, ja pierdolę. Ty jesteś kurwa niesamowity, Michał. I zaraz wam pokażę, opowiem wam całe. Czy, Danielku, uważasz, że wysyłanie przyrodzenia
do osób, które tego nie chcą, jest w porządku? Szczerze, powiedz, wysyłanie przyrodzenia do osób, które tego nie chcą, są w porządku? Jesteś zaakceptowany już? Słuchaj, ja kiedyś coś wysłałem wiele lat temu. Wam powiem widzowie historię, większość pewnie zna. Myślałem, że piszę z kobietą, a to naprawdę był facet. Szacun dla ciebie. I się dałem wrobić i ale od tamtego momentu... Ale odpowiedz na moje pytanie. O, tamtego momentu jesteś na story, kliknij na story, wejdź na Instastory i kliknij w ten link. To jest zwykły link. I kliknij jeszcze raz tam w ten link. Tam masz tutaj. Tak, zaakceptuj. Jeszcze raz kliknij w ten link. I tam są pokazane materiały na Daniela. Już pomijam fakt, że to nie jest oczywiście... To nie jest oczywiście przeze mnie zrobione. Ja po prostu udostępniam kogoś profil, bo ja bym nigdy czegoś takiego nie zrobił, broń Boże. Nie udostępniłbym kogoś zdjęć. Więc broń Boże, to nie ja, co złego, umywam rączki, ktoś to po prostu udostępnił. Tam znajdują się zdjęcia, Daniel, obrzydliwe twoje, kurwa, ohydne, z uciętą, kurwa, stuleją, z pierdoloną, kurwa, jakimś, nie wiem, płachtem na penisa, kurwa, rajstopami. Czyli ja pierwszy zakładałem OnlyFansa, na to wychodzi. Tak, i to są zdjęcia, które wysyłałeś osobom, które tego nie chciały. A wiesz, Daniel, co jest najgorsze? No mów. Już pierdolę to, że te dziewczyny zrobiły protest, kurwa, i specjalnie zebrały te ale zdjęcia. Ale chociaż to nie są 14-latki, które bronisz, jeżeli chodzi o Zabielskiego i Ferrariego, jeżeli chodzi o Boxdela, twojego pana, okay. Też miałeś niszczyć PDF-ów i co? Dobrze, że powiedziałeś na temat pedofilii. No właśnie. Bo ty masz kobietę. No co ty? Ach, już nie mam. Inaczej bym nie pisał, a mnie podnieciłaś. Ale minetkę bym ci strzelił, mimo że nie masz 12 lat, hehe. Albo ci włożył coś dużego. Proszę bardzo, zróbcie przybliżenie, jak chcecie. To też teraz wstawię, żebyście mogli sobie... To jest w tym linku w ogóle wszystko. Jak tam, pedofilu pierdolony? Dobrze, w życiu z dziećmi, kurwo, nie pisałem. Ale ty, i za to ale ty nie pisałeś z dziećmi. Ty nie pisałeś z to dziećmi. Co niby robiłem, pisałeś do dorosłej osoby, że szkoda, kurwa, że nie ma 12 lat. W życiu tak, to nikt nie uwierzy. Ale i tak cię, kurwa, podnieca. Ale to w są, życiu to nikt nie uwierzy w ale to pisanie. Są screeny... Przypomnij sobie, Daniel. Wy jesteście manipulatorami pierdolonymi. Daniel. Cały czas. Daniel. No co? Przypomnij sobie, kto miał dostęp do twoich kont i do twoich profili społecznościowych. Co, ty z Matrixa się wyrwałeś? Przypomnij sobie, kto miał dostęp do twojego komputera, do twojego konta na Instagramie, do konta na Facebooku. Co, Danielku? No nie wiem. Jacek, moja mama, mój pies, którego mi zabrali. Właśnie, słuchaj, mam bardzo ważną rzecz. No właśnie. Chujo to mamy. Rozmawiam teraz o twoich pedofilskich akcjach. Ty, kurwo pierdolona, mówiłeś, że biłem psa. Po pierwsze. Biłeś, psalałeś, kurwa, dlatego i co mnie zabrali. Ale w chuj w i tym. Czy ta parowa nie będzie przeszkadzała? A dlaczego nie rozmawiamy o twoich pedofilskich akcjach, kurwa? Wycofujesz bo się z tego? Bo nie jestem żadnym pedofilem. To czemu prędzej kutasa bym se obciął i ci włożył pizdę, którą sobie. Masz. Nie ale jestem żadnym PDF-em. Fas. Słuchaj, już se obciąłeś. I co, kurwa? Tu mam dokumenty z 2022 roku. Dobra, poczekaj. To jest bardzo ważne. Dobra, słuchajcie. Że bije psa. Moją Sonię traktuję jak siostrę. Ale poczekaj, tylko zamknijmy ten temat jeden, no dawaj, bo też jest dobra, istotne. Ale to mnie gówno obchodzi. Ale mam taki apel do Adriana Ciosa, do innych. Nie będę teraz wyzywał Ciosa, nie? Jeżeli Cios stanie, kurwa, z tą w narożniku, on ci, kurwa, poda rękę, po co to ty robiłeś? Bo chłopie, ty pisałeś, kurwa, do dziewczyn, kurwa, w wieku, różnym wieku. Nawet nie będę mówił, kurwa, jakim. Czy dorosłe, czy, kurwa, dzieci. Było ci to, kurwa, obojętnie. Wysyłałeś im, kurwa, kutasy. One tego nie chciały. Pisałeś, kurwa, takie ohydne rzeczy i Daniel. No ale Daniel, na przykład, nie. Czy ta wiadomość, tak, o tym, że mimo, że nie masz 12 lat, hehe, to był, co to, żart było, co to chodziło? To 14 nie wiem, co to jest profil, to nie jest moje ale w ogóle. To, ty nie, ty, to nie jest twoje? W życiu, kurwa. To nie jest twoje? Słuchaj, ja miałem normalne wszystko kobiety. Wszystko jest, Daniel, zabezpieczone. W normalnych związkach. To, że zdradzałeś mnie, kurwa, zdradzały je, bo też są screeny, że pisałeś, że je zdradzasz. Daniel, słuchaj, ja nie jestem przypomnij jakiś, sobie, kto ma dostęp do twoich mediów społecznościowych. Nie przekrzyczysz mnie, słuchaj. Przypomnij. Nie przekrzyczysz ja mnie. Powiem tak, Daniel. Nie wmówisz ale teraz mi, chcę ci ludziom. Pomóc. Chcę ci pomóc. To, co jest udostępnione... Ty już pomagasz, kurwa, ty psujesz ludziom psychę przed walką. To, co jest udostępnione... Jak Ferrari tańculi. Okay. Ja nie jestem, kurwa, jakiś, wiesz... To, co jest udostępnione... To jest tylko 20% tego, co jest zabezpieczone. Także Daniel, czekam. Przypomnij sobie, kocham takie coś, przypomnij no. sobie, z kim pisałeś, z kim się spotykałeś, no. co wysyłałeś. Ze swojego starego Instagrama, z nowego, z Facebooków, dwóch, bo masz dwa Facebooki, na jednym prowadziłeś sobie dzienniczek Facebooku i pisałeś sam do siebie znajomy wiadomości. Wysyłałeś ja sobie... dzienniczek bym prowadził? Tak, wysyłałeś sobie... Człowieku, ja klucze zapominam o domu. Ty sam do siebie wysyłałeś kutasy na tym, ale... Mi się tego... nawet nie chce porządku w mieszkaniu robić. Ty sam robić. Do siebie cały na czas drugie konto wysyłałeś kutasy. Ty kolekcjonowałeś zdjęcie swojego ja małego, brudnego penisa. Tak. Kurwa.
Małego nie mam akurat. I każdy, kto ci poda rękę, moim zdaniem, nie zasługuje na żaden kurwa szacunek. Podałeś mi na prime, jak mi rzuciłeś wyzwanie. Wiem, ale mówię teraz, od tego, co wyszło. Ale cały czas mnie uważałeś za toksyczną, złą osobę, jednak rękę mi podałeś wtedy, przy ochroniarzach, tutaj tych samych panach nawet. Dobrze, kiedy, mogę teraz kurwa? Mieć swoje 5 minut. Czy podałem ci na tej gali rękę? Źródło tego, to, czy to wiesz, masz pewność? No źródło, a ej, kurwa. Źródło jest takie, że jeżeli po tym programie, nie? Nie usuniesz sobie, kurwa, ale social media. Ale jak mu lata pulik, to jaki nerwowy on jest. On bierze jakieś tabletki? Ale poczekaj, bo... Jeżeli nie usuniesz social media swoich po tym programie, to wyjdzie wszystko. A tak to tylko skończy się na czyli konsekwencjach prawnych. Czyli chcesz ultimatum takie dać Magikalowi? Jeżeli Magikal... Na pewno nie usunę. Bo okay. Czekam. Okej, okay. To wyjdzie ale wszystko. Do północy, będę oglądał. Nie, ale no, musisz się wyspać, żeby ci mordy jutro opierdolić. Wyjdzie wszystko, Danielku. Dobra, czyli w takim razie ultimatum, ty się od razu nie zgadzasz, więc od razu masz odpowiedź na ten, że nie usunie. Mogę się zająć tak, tym tematem? Co to jest? Ale w chuj o to mam. Słuchajcie, już ja też macie tu na Instagramie każdy, publicznym. Kto podał to jest bardzo taki ważne. Sam. Wiele osób mi zarzuca. Tak, zobacz. Chciałbym, żebyś to przeczytał ogólnie, nie? To nie jest dużo, ale to jest dla mnie to ważne. To wszystko? No, albo chociaż połowę. Okej, okay, ale to ty to wrzuciłeś do siebie na. Teraz wrzuciłem na publiczne konto, tak. Albo żebyś chociaż przeczytał sobie w głowie i powiedział w skrócie, co to jest. Jak nie, to ja mogę powiedzieć, ale tobie uwierzą bardziej, nie? No tu jest napisane, że 19 października 2022 roku po prostu przeprowadzono kontrolę, tak? Tak, to jest ten moment... utrzymywania psa, tak? Tak, to jest ten moment, jak jeszcze byłem w więzieniu, mama wyszła i Mariusz niestety przewrócił się na mojego pieska i tego samego dnia była kontrola inspektora weterynaryjnego tak. W Strunia no i tu jest napisane, pod asystą policji. I proszę, żebyś to przeczytał. No tu jest napisane, że po przybyciu na miejsce stwierdzono, że pies samica o imieniu Sonia, maści rudej, lat 10, bez oznak strachu i z radością przywitała osoby kontrolujące w obecności swojej pani. Osoba zgłaszająca przesłała filmik, na którym widać pijanego lub po spożyciu innego środka odurzającego mężczyznę, który przewraca się na obejmowanego psa. Właścicielka na pytanie o zaistniały incydent udzieliła wyjaśnienia, że był to wypadek, a nie zamierzone działanie. No i jeszcze jest tutaj dopisane, że sierść miękka, błyszcząca, ładnie, fajnie, dbany pies. Tak. Na prawej tylnej kończynie tak, ale to są znaki jakieś ogólnie? O, to jest bardzo ważne, chodzi o ten guz, na której podstawie Dios wszedł mi na chatę i zabrali mi psa. Okej, okay, kontrolujący poinformowali właścicielkę psa o zobowiązaniach przepisanych ustawy o ochronie zwierząt. A są filmy, kurwa, jak laklaliście, kurwa, tego psa. Ty jesteś pojebany, to bym siedział w kryminale za sobą. A kurwa, lałeś kulami, no to dobra. Nie było? Poczekaj, no dobra. To też nie mam żadnych wyroków, ale to już każdy ale wie, chuj, sobie popełniałem wyroków, błędy, jesteś ja człowiekiem. Pierdolę. A ty co z mamusią robiłeś od dzieciaka? Gdzie jest twój tata milicjant? Słuchaj, wiesz dlaczego wygram? Mam tatę, który mnie kocha, mam mamę, która mnie kocha, mam brata, który mnie kocha, ciocie, widzów, zawsze do nich wychodzę i wygram, bo ludzie są ze mną, ty jesteś kurwą jebanym psem Boxdela i Ferrariego i będziesz za to jutro skomlał. I tyle ci powiem. Czas, kurwa, pogrążyć kurwę największą ciebie, socjopatę. Nie dali z tobą rady Denisy, potężne chłopy, bo mają rodziny. Tobie Boxdel płacił, żebyś umieszczał zdjęcia kobiety Denisa, żebyś go psychicznie niszczył. Powiedz, jak Ferrari został przykupiony, żeby nie wyszedł do walki w Klaus z Denisem. Powiedz, jak miałeś w samochodzie zniszczyć Boxdela, bo się okazał PDF-em i nagle cię przykupili. I powiedz o nowej federacji, która powstaje, którą będziecie promować z Ferrarim. Słuchaj, ja tu wracam i się nie dam takiej kurwie jak ty. Ale jesteś pedofilem. Skomentujesz coś i z tego? Wysyłał zdjęcia do kurwa młodych dziewczyn. Cały Toruń za tobą, Daniel. Właśnie w Toruniu bardzo mnie propsują. Fajnie, powiem ci, kurwa, ja ludzi nie lubię. Po tym, co mi ludzie robili, jak mnie z góry oceniali, a zawsze jak człowieka poznam na żywo, zawsze zmienia do mnie ale poczekaj, zdanie, bo tutaj dużo rzeczy padło przy tym stoliku. Ja chciałbym po kolei to... To masz powtórkę obejrzeć. Słuchaj, wiesz, co jest najlepsze? Ciekawi mnie to, jakie ty masz relacje w końcu z Boxdelem, bo się usłyszałam właśnie, jest dla mnie, kurwa, obojętnym człowiekiem. W sensie nie lubię go po prostu, ale jakbym go spotkał, to już go nie będę liściował, bo go w Miami liściowałem, nie? Więc to mi starczy. Ale to była ściema z tym liściowaniem podobno. Tak Boxdel mówi. Liścia. Słuchaj, no nie wtrącam się w relację Ferrariego i co jest najlepsze, tak powiedziałeś, że Boxdel mi kurwa płaci, z Boxdelem kurwa nie rozmawiałem. Kiedy ja miałem konflikt z Denisem, to Boxdel mi kurwa wyciągał jakieś rzeczy na Twitterze, a ja kurwa jemu. I dla twojej świadomości, te słowa się bardzo źle zestarzają, jak chodzi o Denisa, Ferrariego i Boxdela, z tego co słyszałem. I Danielku, ty dalej jakby nie zdajesz sobie kurwa sprawy z tego, co zrobiłeś kurwa tym nastolatkom. Którym wysyłałeś zdjęcia, kurwa. One tego nie chciały. Ja wysyłałem, jo. Dobra, słuchaj, zamknij pis, jak chcesz dokończyć jedno zdanie. Dobra, ja wiem o tym guzie. Dla mnie jest to ohydny człowiek, tak, tak, dokończ, bo to jest bardzo ważna rzecz. Ale kogo to, kurwa, obchodzi? Lałeś się, co z tego, że nie jesteś skazany, jak ją, kurwa, lałeś? Lałeś, kurwa, matkę, lałeś, kurwa, każdego.
Chłopie, plułeś kurwa na matkę, wypinałeś jej dupę kurwa do mordy. O Boże, zaraz wybuchnę, będę dar mordy, a kurwa, Boże, o Jezu. Ja tylko dokończę ale to, ja co tylko chcesz, mówię, co zrobiłeś źle, nie chcę, żebyś wybuchnął, kurwa. Dokończ, weź go, nie słuchaj, guzie, nie mówię, bo on guzie, naprawdę tak? Jest już... No to jest, tu jest tylko napisane, że na prawej tylnej kończynie kontrolująca zauważyła dużego guza. Jednakże, uwaga, jest to zmiana chorobowa w trakcie leczenia tak. I pod stałym monitoringiem lekarza. Tak, a Dios mi zabrał psa na podstawie, że niby ja tego nie leczę. Bez mojej zgody weszli do mieszkania z policją, wyłączyli prąd, dzielnicowy mnie zatrzymał, żeby mnie przeszkodził. Ale uderzyłeś kiedyś psa? W życiu! Sonia, a są streamy, to jest kurwa! Ona jako bezdomna Szoty. Została przyjęta, jak Łukasz był mały, cały czas się z nami wychowywała. Łukasz jakby mały był na streamie, bidulu, kurwa. Zawsze z nami live'y robiła, łapki podnosiła, kiedyś mi nawet sushi wylizała, ludzie się śmiali, bo wróciłem z robienia fotek z widzami na dworze, bo ja zawsze wychodziłem do widzów, się nigdy nie bałem i nigdy ktoś nie uderzył mnie nikt przez 10 lat. Wracam, ja tu sushi jem, wszyscy się śmieją. Ha, debil, tucznik. A my co jest, kurwa? Patrzę, Sonia to polizała. A ja jeszcze to bardziej ze smakiem zjadłem, bo traktuję ją jako moją siostrę. Okej. Okay. Czyli nie umówi, że nie uderzył psa. Przecież są, kurwa, szoty. Ty cwelu jebany. No to jeść na psy, słuchaj. Ja mam wszystko, jeżeli chodzi o Sonię, mam tak. To wszystko umorzone. Okay. Tak samo o mamę, żadnego wyroku za znęcanie się nad mamą ja pierdolę, nie ma. Ale są filmy, gdzie ją bijesz, kurwa. No to jedź na policję, to lubisz to robić. No lubię, bo jestem konfidentką. No dawno nie byłeś chyba. A mowa o Świecińskiej w ogóle, konfidentce, że kurwa Fame wydała. Masakra. Ale wracając... Widzisz, broni Fame, Boxdel, połącz kropki. Nie, tak to jest, wyprowadziłem go z równowagi i już leci. Kropki to będą połączone jeszcze niedługo. Znaczy on się nie wie, czy broni Fame, ale wypowiedział się właśnie w drugą stronę. O Świecińskiej chyba, że... się wypowiedziałem. Tak. Na temat, bo ojciec Fame'u, czy coś takiego powiedział tam, że zrobił krzywdę Fame'owi, jakoś tak to w słowa obrał. Nie, no, nie poszedł... że Fame jakby mu go podziękował, mu o bo opuścił Fame, coś takiego. No dobra, no, może się przesłyszałem. Oj, powiem ci tak, Danielku. Dawaj, bo jeszcze muszę trening sobie zrobić w małych rękawiczkach. Trening w małych rękawiczkach? No. A poczekaj. Ale wiesz, Daniel, że mamy, pomimo, że mamy walkę w boksie, nie? No w małych. No to trenowałem, bo ja nie chcę wejść do klatki, kurwa. Tak. Nie chcę wejść do klatki i po prostu wygrać tą walkę. Bo to będzie oczywiste. Trenowałem tylko i wyłącznie kopanie cię. Powiedz mi, dlaczego błytkę. Ty Ferrari'ego broniłeś, jak tylko do Zabryskiego chodzi na czternastki? Tylko i wyłącznie Mów. Trenowałem kopanie cię w łydkę. Tylko to, mnie kopniesz jest aby po walce. Zrobić ci kurwa tibijkę z tej nogi no to kolejną, kopniesz mnie jest po walce, no i zajebiście. Nie, nie, nie. Skopię ci tą tak kurwa nogę na walce, żeby znów twoja noga była połamana tak samo, a ty ją nie wyleczysz, bo jesteś zwykłym kurwa alkoholikiem i ćpunem. Próbuj, tytanowy powiedz, jak ostatnio ćpałeś ciosem, co? Ja jestem w treningu, człowieku. Powiedz, jak ćpałeś ostatnio. No to ćpun cię rozjebie, ćpun cię rozjebie. Ale jesteś w treningu? Oczywiście. Nie ćpałeś i nie tam jest mój ostatnio? Trener, mój sztab cały. Nie ćpałeś i nie piłeś ostatnio? Jestem w treningu. Nie ćpałeś i nie piłeś ostatnio? Jestem w treningu. Ale powiedz tak, czy nie? Jestem w treningu. Jesteś w zaraz treningu, zaraz ja na kurwa, idę tam dopiero. Tak polecę ze wszystkimi. A kreszki. Zacząłeś temat, jesteś upośledzony, Daniel. Kurwa, Daniel. No i chuj! Imprez jesteś kurwą upośledzoną, o co chodzi? No to było bardzo głośno o tym, tam chodzili wszyscy z Ferrari. Ale rozumiem, ale akurat dlaczego do i Natana? Był pokłócony z Ferrari, powiedział, że wypuści materiały na Ferrariego, a nagle też zamknął mordę. Kto? On zawsze grozi wszystkim i jak kto się pojawia hajs, jest jej sprzedajną kurwą za walki dla Fejmu i innych federacji, za pieniądze i zawsze grozisz w internecie na Twitterze, a potem siedzisz jak kto pizda wypuści materiały? I wszyscy mówią, Natan miał coś mówić, a nie wstawił. Ale ty czytasz kurwa komentarze z YouTube'a. Anima. A na wykopki tak se walą do niego. Oj, za to co powiedziałeś, będzie kara, Danielku. No w chuju masz wykopki. Duża kara będzie. Dobrze, mnie karali mi, kiedy, od kurwa, małego mnie karali. Kiedy, miałem przejebane życie jako dzieciak. Dalej chuj. Masz przejebane życie, bo jesteś zwykłym alkusem. Słuchaj, który życie matkę, kurwa. To jest drogą krzyżową. Każdy nosi swój krzyż i odpowiada za siebie. Koniec i tyle w temacie. Ile jeszcze to kurwa, ale ty miałeś kurwa hotelik, z którego spierdalałeś przed chwilą, bo powiedziałeś, że przez krzyże ci kurwa włosy z głowy wypadają. No bo tam śmierdziało starymi dziadami, lawendą jakąś. Źle się czułem po prostu. Byłeś w pokoju ja nie z będę, krzyżem. Słuchaj, to był teren kościoła, parafii. Ja nie będę do walki siedział w kościele, no bo to nie jest, kurde, to się nie łączy. Ty ćwinie pierdolony. O Jezu. Nie poparzyło czekaj, cię, też mam coś na ciebie. Na temat ty, mam też mam wiadomość na ciebie, o czpunku. Nie poparzyło cię Pismo Święte tam, bo podobno leżało. Nie, ja... Właśnie, mam na ciebie prezent. Nie zbliżaj się do mnie nawet. Nie zbliżaj się do mnie. Odpakuj to. Nie zbliżaj się do mnie. Rzucam na ciebie klątwę obłudnika. Masz tu tablicę Ouija, dotknąłeś ją. Teraz ty połamiesz nogę! Teraz ty połamiesz nogę! Będziesz rozjebany! Panowie, krzywą bardzo mi się podoba konfrontacja. Zapraszam od razu na face to face. Chodźcie na środek. Chodźcie na środek. Chodźcie na środek w takim razie. Klątwa obłudnika, którą Boxdel wywołał. Leci na ciebie.
Pogzdel jest inicjatorem różnych rzeczy, również klątw.